Nie jest. No tak poważnie rzecz biorąc, to szczerze mówiąc denerwują mnie te wszystkie komentarze nawiązujące do mojej jakiejś tam pracy związanej z projektem Farm Experta, znanego też jako Symulator Farmy, czy teraz Polska Farma. Po prostu szczerze mówiąc uznałem, że pewne rzeczy trzeba sobie wyjaśnić, bo zwyczajnie jak do pewnego momentu mnie to śmieszyło, tak teraz po prostu czuję jakieś takie zażenowanie, że moi widzowie, których naprawdę staram się szanować, kompletnie nie szanują mnie. Ja naprawdę nie oczekuję jakby jakiejś tam empatii, czy po prostu chwalenie, wow, twoje filmy są świetne i po prostu uwielbiam cię, bo nie o to chodzi, nie taki jest zamysł bycia twórcą, żeby pławić się we własnej chwale, tylko żeby ciągle się jakby ulepszać, poprawiać i po prostu pracować nad sobą. Jednakże denerwuje mnie, gdy przy komentarzu do jakiejś gry z gatunku rolniczego od razu pojawiają się opinie, że tylko krytykować potrafisz, na swoją grę złego słowa nie powiesz i tak dalej. Najzwyczajniej w świecie nie widzę potrzeby jakichś tam specjalnych filmów na temat Farm Experta nagrywać, bo zwyczajnie nagrałem z tej gry, przepraszam, sprawdzę to w tej chwili. Niech mi się tylko załaduje karta Symulator Farmy 2016. Nagrałem z tej gry, proszę Państwa, 83 odcinki. Ostatni odcinek był 11 czerwca 2016. Pierwszy był 17 listopada 2015. Plus dodatkowo jeszcze nagrywałem Symulatora Farmy 2015. I szczerze mówiąc, chciałbym, żeby mi pokazano spośród tych 83 odcinków, żeby mi udowodniono, że nie powiedziałem złego słowa na naszą grę. Szczerze mówiąc, nie chce mi się teraz szukać, przeglądać tych odcinków, bo tego jest sporo, a ja mam lepsze rzeczy do roboty. Jednakże, gdybym chciał, to spokojnie z ostatnich 10 odcinków mógłbym pokazać wam kilkukrotne moje wkurzenie, że to czy tamto nie działa. Naprawdę jak człowiek nagrywa z czegoś tam prawie 100 odcinków i po prostu no w pewien sposób na tej grze konkretnie zjadł zęby przysłowiowo, to nie widzę sensu powtarzania się. Naprawdę nie uważam, że nasza gra jest najlepsza. Naprawdę uważam, że wymaga jeszcze dużo, dużo pracy. Ale ludzie, to, że pracuję przy tym, nie znaczy, że ja powinienem tylko tej gry się tykać i po prostu nie mieć żadnego swojego zdania na temat czegoś innego. Pojawiają się kwestie, że hejtuję farminga. Przepraszam, gdzie ja tego farminga hejtuję? W którym miejscu? Czy ja jakikolwiek mój komentarz, jakąkolwiek decyzję związaną z tą grą, jakiekolwiek podjęcie dyskusji na jej temat podjąłem bez przedstawienia odpowiednich argumentów? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Przedstawiam wam, ludzie, konkretne argumenty, wyrażam moje zdanie jako twórcy YouTube, nie jako osoby tworzącej jakąś tam grę, a wy tego nie potraficie zrozumieć. Ja na YouTube mam nick, nie imię i nazwisko, którym niewątpliwie się podpisuję podczas składania raportu dotyczących Farm Experta, podczas podejmowania konkretnych decyzji, tylko mam nick i najzwyczajniej w świecie zajmuję się, tu moim kontentem są gry rolnicze, tak? I tutaj, no, gdybym nagrywał, powiedzmy, FIFA i bym powiedział złe słowo na PES-a, to też byłoby, że hejtuję PES-a. Naprawdę, uważam, szczerze mówiąc, nie chcę nikogo obrażać, ale uważam, że środowisko nie tyle farminga, co ogólnie gier rolniczych w Polsce jest naprawdę dziwne.
i po prostu tutaj nawiązuje też troszeczkę do całego tego zamieszania z mafią Sole, z cebulą i tak dalej. Po prostu jak ci ludzie się rzucili na tego biednego TVP Cebulę, który do tamtego czasu, do tamtej pory nie miał pojęcia, że istnieje sobie taki kanał jak Mafia Solec Games, po prostu mnie przeraża. Ludzie, wy się kompletnie nie zastanowicie nad tym, co piszecie, nie zastanowicie się, jakie wy macie argumenty, żeby dane swoje stanowisko przedstawić, tylko po prostu lecicie jak bydło widzące, jak byk widzący czerwony kolor. No inaczej nie jestem w stanie tego określić. Po prostu widzicie jakby jakiś tytuł dotyczący materiału z innej gry niż Farm Expert, a kojarzycie mnie z tą grą przede wszystkim, już pojawia się u was myśl, o trzeba iść pokomentować, trzeba iść poobrażać. Naprawdę myślę, że można kulturalnie tutaj sobie na ten temat porozmawiać. Ja staram się być człowiekiem opanowanym, choć naprawdę łatwo mnie z tej równowagi wyprowadzić, to przedstawiając swoje konkretne zdanie, czy to po prostu na filmach, czy w komentarzach, staram się być opanowany i po prostu zachować jakieś takie po prostu swoje stanowisko w sposób kulturalny. Naprawdę nie widzę potrzeby, żeby obrażać mnie czy Farm Experta, bo po prostu nie powiedziałem tego czy tego, bo ja nagrałem z tej gry 83 odcinki z serii 2015, nie chce mi się liczyć, ja po prostu tam powiedziałem wszystko. Ja nie widzę potrzeby nagrywania kolejnych odcinków na temat samego Farm Experta. Plus dodatkowo, bierzcie pod uwagę, proszę, że ja nagrywając jakiekolwiek materiały, nie skupiam się, nie zestawiam gier, tylko porównuję każdą z osobna. W dodatku tylko bazuję na materiałach, które twórcy pokazują, plus bazuję na tym, czego się po prostu dowiedziałem o danym projekcie, o danym studiu i po prostu na czym już to wszystko wygląda. Zwyczajnie komentując farminga, oczywiste, że będę podchodził do tego krytyczniej niż do naszej gry, bo farming w tej chwili ma zespół około 30-osobowy, ma ogromne pieniądze, ma masę czasu i oni nie potrafią zrobić konkretnej gry. Oczywiście, że w tej chwili tutaj możecie powiedzieć i znowu zaczynasz bronić swoich. Nie zaczynam bronić swoich, bo uważam, że po prostu Farm Expert jako sama gra wymaga naprawdę dużo poprawek i zmian. Jednakże nie uważam, że wypadamy gorzej w przypadku porównywania naszych zasobów. Mówimy tutaj o grze, którą tworzy 30 osób kontra grę, którą tworzą 4 osoby plus jeden tester. Także tutaj budżet Giantsa na jeden traktor w przypadku Farminga 17 wynosi 5000 euro. To jest około 20 tysięcy złotych. Tymczasem my na całą grę mamy na miesiąc tyle. Także tutaj nie chodzi mi o żadną złośliwość, nie chodzi mi o żadne hejtowanie. Zwyczajnie jeśli jakieś materiały komentuję, to też staram się wykorzystać swoją wiedzę na dany temat i po prostu wydaje mi się, że materiały są wtedy jeszcze bardziej wiarygodne. Ja tutaj w żaden sposób nie nawiązuję do Farm Experta i po prostu komentując nawet to głupie Cattle and Crops, które tam pojawił się film 2 dni temu czy 3 dni, nie wiem kiedy to wrzucę jeszcze. Też się pojawiają komentarze od razu, że się sapię, że lepiej, żebym sobie odpuścił te komentarze, bo ja pracuję przy Farm Expercie i tak jakbym ja nie miał prawa powiedzieć swojej opinii na temat innej gry. To przepraszam bardzo, ja jestem uwiązany jak pies przy budzie, że ja nie mam prawa wypowiedzieć jakiejś swojej opinii na dany temat. Po prostu w tym tutaj dziale jakby siedzę już od 6 lat, troszkę wiem o tym, jak to wszystko wygląda, a dodatkowo wiedząc, jak wygląda proces produkcyjny danej gry, wydaje mi się, że te moje komentarze są jeszcze wzbogacone, ciekawsze o to, bo mówię to z perspektywy osoby, która wie, jak to mniej więcej przebiega i która po prostu mniej więcej wie, na co mogą iść jakie pieniądze i jak je można wykorzystać, ale tutaj w żaden sposób nie twierdzę, że nasza gra jest najlepsza, po prostu tu jest wmawianie mi
jakichś kłamstw i ja tego po prostu będę to tępił. Jakkolwiek to nie brzmiało, będę to tępił, będę takie komentarze usuwał, choćby takie osoby czuły się wygrane, bo one wyprowadziły mnie z równowagi i dopięły swego, po prostu będę takie coś banował. Z góry mówię po raz kolejny, nie uważam, że nasza gra jest najlepsza, po prostu komentując materiały z danej gry, skupiam się na tym, co pokazał producent, skupiam się na tym, co wiem o danym producencie, na co go stać i po prostu na tym, jak to odbierają ludzie i czego chcą ludzie. Siedzę po tych różnych forach, wiem mniej więcej, czego ludzie chcą i naprawdę porównując na przykład polski rynek do powiedzmy brytyjskiego, Polacy mają kompletnie inne oczekiwania, kompletnie inną mentalność i tutaj szczerze mówiąc, tutaj nasz naród wydaje mi się taki najbardziej zacofany pod tym kątem. Dla mnie to jest dziwne, że gdziebym mnie nie spytał, nie spytałbym Niemców, Turków, Włochów, Portugalczyków, czy innych tam gości z innych krajów, oni mi mówią, my chcemy fizykę, my chcemy dobrą grę, nie chcemy nowych maszyn. Tymczasem w Polsce jest kompletnie na odwrót. Nie chwalę się tutaj żadnymi znajomościami, po prostu troszkę tych osób poznałem, pracując między innymi właśnie przy FarmExpercie, zajmując się jakimś tam tymi społecznościowymi sprawami. Parę osób poznałem, parę środowisk też, ogólnie rzecz biorąc. I po prostu pewne rzeczy widzę i dla mnie tutaj mam wrażenie, że ja się bardziej wkomponowuję w środowisko tych osób z zagranicy, aniżeli w Polsce. I po prostu tam są w stanie uszanować czyjeś zdanie i ich nie obchodzi, czy ja pracuję gdzieś, czy nie pracuję, bo tam po prostu biorąc mój kanał, ja jestem tam dla nich ten kanał to kanał po prostu i ja to naprawdę oddzielam i po prostu po coś mam ten nick, żeby po prostu zwyczajnie mnie starano się nie kojarzyć jakoś specjalnie z tą grą, bo naprawdę gdybym chciał, żeby mnie specjalnie z tym kojarzono, to bym dał imię i nazwisko zamiast niku i jeszcze najlepiej w banerze dał współtwórca gry Farm Expert, prawda? Tymczasem na YouTube kompletnie się odcinam od tego i prezentując jakieś materiały z Farm Experta, zwyczajnie wykorzystuję mój dostęp ekskluzyw do tego. Dostęp wcześniejszy aniżeli inne osoby, ale zwyczajnie to prezentuję. I po prostu, gdybym powiedzmy miał dostęp do takich rzeczy w farmingu, też bym to robił. Także tutaj to, że wyrażam się jakoś negatywnie o jakichś tam grach, no to po prostu myślę, że mam do tego prawo. Troszkę w tym siedzę i kanał też między innymi jest do tego, żebym mógł jakieś tam swoje opinie wyrażać. Natomiast jeśli chcecie posłuchać moich opinii na temat naszej gry, zapraszam do obejrzenia tych odcinków. I wtedy myślę, że zrozumiecie, co mam na myśli i przestaniecie gadać głupoty, bo mnie to naprawdę w tej chwili zaczyna denerwować. Dobra, powiedziałem, co miałem powiedzieć. Dzięki za wysłuchanie, jeśli wytrzymaliście do końca. Nie oczekuję tutaj z waszej strony jakichś tam specjalnych komentarzy pod tym filmem, po prostu oczekuję uszanowania mojej pracy i zrozumienia tego, a nie sapania się bezsensownym i bezpodstawnym jadem, jak to niestety ostatnio bywa, bo do pewnego momentu to jest śmieszne, a potem po prostu jest niesmaczne i staje się obraźliwe. Także jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.